Masz rację. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. Wiedźminie? Nie nuży cię przyjęcie? A co? Chciałbyś zająć się czymś bardziej interesującym? Mhm. W domu, Geralt. W domu. Geralt? Rozumiem. Alkohol. Będziesz wymiotował? Ja nigdy nie żyłam po łóżce. Pamiętaj, że mieszkamy z dzieckiem. Połóż się gdzieś i postaraj się nie hałasować. Zaraz mi przejdzie. Muszę się przejść. Ta psina wygląda, jakby czegoś szukała. Uważaj na kolce echinopsa, psino. Czego tak pilnujesz? Zresztą nieważne, ja cię też nie lubię. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech. Będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek walczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takimi jak ty. Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Czego chcesz, biały wilku? Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolągu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda. Powiadają, raz matka rodziła i raz się zdycha. A teraz wybacz. Muszę się zająć moimi mrocznymi interesami. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje! No właśnie, złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamy kocha mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk! Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Siemko! Otwórz celę. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, siwy, pokaż, co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie. Jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca.
Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy hedożony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Coleman. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, salamandra, ma na pieńku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożę cię, rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Zajmujesz się też hazardem? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagramy? Nie rozśmieszaj mnie, jesteś chędożonym amatorem. Poćwicz, zanim zaczniesz truć mi dupę. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność? Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chędożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka, wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Ta. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Bywaj.